Hello, hello, witajcie ludzie, z tej strony Mr. Transmetal 666. Konnichiwa. Witam. Chciałem wam dzisiaj przedstawić jedną z figurek, która dość, powiem szczerze, za młodszych lat mnie trochę intrygowała. Powiem szczerze, zawsze jeden tutaj z moich fanów zapytał mnie, i powiedział mi coś takiego, napisał mi oczywiście, że dlaczego Hulk jest moją ulubioną figurką. Kiedyś wypowiadałem się tam na jednej z moich wideorecenzji, że Hulk jest moją ulubioną. Niekoniecznie Hulk akurat jest moją ulubioną figurką. Mówię, za młodszych lat jeszcze bardzo intrygowała mnie figurka właśnie pana, znaczy powiem po, przetłumaczę, przynajmniej tak powinno się chyba mówić, pana Rzecz. Pan Rzecz w kolejnym wcieleniu tutaj dzisiaj przed wami stoi. Marvel Legend, Pan Rzecz, series Marvel Legend, Hedging, zaraz, series Legendary Riders series, tak, Legendary Riders Series, to jest taka seria legendarnych jeźdźców. Powinien jeszcze mieć nasz bohater taki śmieszny rowerek kosmiczny, ja to mówię rowerek, to taki motorek, słuchajcie, na trzech kółkach, znaczy może nie trzech kółkach, wygląda jak motorek, ale z takimi łapkami, takimi okrągłymi jak talerze i on sobie na tym pomyka. Cóż, panów rzecz, mam tego, ja tak mówię, mówiłem kiedyś na niego ceglak, głaz. Mam tak naprawdę dwóch. Ten i wcześniejszy po prostu z serii chyba trzeciej, czy którejś to było. O. Ten. Mam ich dwóch. Nie kupowałem więcej, nie wiem dlaczego. Tak jak mówię, za młodu kiedyś bardziej mnie interesowała ta figurka, teraz jakoś te zainteresowania mi przeszło. Który lepszy, ciężko powiedzieć, to już musicie ewentualnie wybrać sami. Daję wam tak naprawdę do wyboru, jeżeli się podoba, łapka w górę, ewentualnie pisać komentarz jakiś, bardzo chętnie porozmawiam, niech się ktoś podzieli jakimiś informacjami, ewentualnie jeszcze na jego temat. Cóż mogę powiedzieć, figurka jest jak figurka, no ten akurat wcześniejsza seria jest troszeczkę wyższa, ten z serii Marvel Legend, Legendary Riders series, jest troszkę mniejszy, inaczej zbudowany. Oczywiście no sama ta idea jest bardzo podobna, też wiadomo, ceglak, czyli cegły itd. itp. Tutaj bym powiedział, że tak naprawdę jednak ten bardziej wygrywa, tak jest, mimo iż prawda, tutaj system nóg jest troszeczkę inny, ale mimo wszystko jednak ten też jest, nie jest wcale głupi. Tak jak mówię, no nie mam tutaj innego porównania, ponieważ tych serii serii Fantastycznej Czwórki wyszło kilka, oczywiście jego też nie mogło zabraknąć, ale mimo wszystko też nie jest wcale głupi. Nie wiem, która figurka była pierwsza, słuchajcie, zawsze strzela mi, patrzę, czy ewentualnie są jakieś na nim daty, ale słuchajcie, na tym, kurczę, chyba jednak daty samej produkcji nie ma. Powiem wam szczerze, że bardzo to dziwne. Nie wiem dlaczego, czy to była jakaś specjalna seria, ale myślę, nie, słuchajcie, jest. Jest. Nie wiem, czy to kamera wychwyci. Marvel Legend, Toy Biz oczywiście, 2000, słuchajcie, 6 rok. A jeszcze sprawdźmy, czy na tej figurce, na nim, jest jakaś data, szczeram, że też może gdzieś na nodze, ale oczywiście, słuchajcie, 2004, tak, tak, czyli niestety ten kolega jest starszy, ten jest troszkę młodszy o 2 lata praktycznie, także, no cóż, patrząc na niego w ten sposób, no tak, mordka wcale nie jest głupia też, wszystkie te takie cechy zachowane, otwarta japa, pokazane zęby, można powiedzieć, że słuchajcie, ten wygląda identycznie, też bardzo podobnie. Tu akurat bardziej chciałem zrobić troszkę takie porównanie. Oczywiście tak jak już się mówiłem, może i będę się powtarzał, ale to już wszystko zależy od was. Podoba się, łapka w górę. Jeżeli nie, no to wiadomo. Nie, no musi się podobać. Oczywiście. Słuchajcie, więc tak. Spodenki, standardowa sprawa. On zawsze w spodenkach chodzi. Czasami się przebiera gdzieś z laseczką, szedł jakąś na miasto, tą jakąś tam swoją, nie wiem, jak im było, Lukrecją, Dupecją, nieważne. Dobra, ten jest taki, słuchajcie, bardziej oporny. No może tak przelecimy punkty szybciutko. Głowa na bok, troszkę w górę i w dół. Tutaj w tym całym zakresie się rusza. Tutaj jak najbardziej. No tutaj są stawy kulkowe, więc no wiadomo, że szpagat praktycznie może zrobić. Do przodu łapkę też wystawi. No, troszkę mi się rozdatuje, muszę uważać na jego tyłek. Tu się kręci w ramionku, znaczy tutaj w
tym, dolnej części nogi, staw skokowy praktycznie podwójny, boże, skokowy, kolanowy. Lecimy dalej, łapka też, jak można na bok powiedzieć, w górę i w dół, cztery palce. Śmieję się, że ja praktycznie prawie jak, słuchajcie, żółw ninja, bo one miały trzy, także można powiedzieć, że mógłby być żółwiem ninja. Tutaj też pracuję, co? Aha, jeszcze nie pokazałem rąk do końca. Tu się buja się tutaj w całym bicepsie. Tu się zgina prawie 90 stopni. Niestety tutaj łapka nie pracuje w ogóle w nadgarstku, można ją tylko tak sobie skrzywić. No nie wiem, kurde, normalnie złamał sobie rękę w nadgarstku. No i łapa pracuje tutaj tylko te trzy palce, czyli ja mówię, że bez problemu, o, mógłby być żółwiem ninja, bo one miały trzy. To taki żart. No, także słuchajcie, tutaj oczywiście, jak już mówiłem, powtórzę się po raz kolejny, zostawiam do oceny Marvel Legend, Pan Rzecz, zapomniałem serii znowu, a tak, Legendary Rider Series kontra dobry stary Pan Rzecz, czyli inaczej mówiąc, seria chyba trzecia, czyli tak, figurka 2004, figurka 2006, przedstawiająca tego samego bohatera. Który lepszy? Jak zwykle pozostawiam oczywiście do oceny. Oceniam sami. Ocejcie sami, przepraszam. Trzymajcie się i chciałem jeszcze pozdrowić dzikiego XVX, bo oczywiście niestety próbowałem odczytać tą końcówkę z rzymskich cyfr, ale to chyba jest jakieś nieporozumienie, więc będę mówił do niego dziki XVX. Dzięki, specjalista dobry od Marvela, pomógł mi w kolejnej mojej wideo recenzji. Także dzięki wielkie, stary. I pozdrawiam oczywiście Bartka Tokarza. To tyle z mojej strony. Mam nadzieję, że się podobało. I to tyle. Trzymajcie się, wypoczywajcie. Życzę wszystkim miłych wakacji, ale pamiętajcie, że Mr. Transmetal nie ma urlopu i ciągle coś będzie kombinował, ciągle coś będzie klecił na swoim blogu, że tak powiem, YouTube'a. No, no to tyle. Trzymajcie się. Na razie, cześć.